Kiedy 5 lat temu tworzyłam blog chirurgicznie precyzyjny, jego mottem stało się zdanie: tak spełniają się marzenia. Dziś spełniam kolejne i witam Państwa w nowym wirtualnym studium, w którym raz w miesiącu spotykać się będę z doktor nauk medycznych Anną Okruszką z kliniki EstMed w Białymstoku. Z panią doktor dzieli nas ponad 700 km, ale wirtualna rzeczywistość sprawia, że możemy stanąć w jednym studiu i porozmawiać. Tym razem o przebarwieniach, o tym, co z nimi zrobić i co też ważne, kiedy coś z nimi zrobić. Pani doktor, co to są te przebarwienia i skąd się biorą? Przebarwienia to uogólnione lub miejscowe zaburzenie w kolorycie skóry. Spowodowane jest one nadmiernym miejscowym nagromadzeniem melaniny. Jest to brązowy barwnik produkowany w melanocytach, a magazynowany przez keratynocyty. Kluczowym enzymem biorącym udział w procesie melanogenezy jest tyrozynaza. Wszelkie zaburzenia na różnych etapach, czy to produkcji, czy to magazynowania melaniny, powodują przebarwienia lub odbarwienia skóry. A jak dzielimy przebarwienia? Najczęściej mamy do czynienia z przebarwieniami miejscowymi. I najczęściej są one spowodowane wystawieniem skóry na działanie promieni słonecznych. Ale też mogą mieć podłoże zapalne, dlatego że zazwyczaj każde zapalenie powoduje nadprodukcję melaniny i wtedy powstaje nam przebarwienie, na przykład po zmianach trądzikowych. Mogą mieć podłoże hormonalne, występują przy nadczynności tarczycy, przy niedoczynności nadnerczy, ale także wtedy, kiedy najczęściej kobiety przyjmują na przykład środki antykoncepcyjne lub hormonalną terapię zastępczą, oczywiście w okresach ciąży, albo mogą być spowodowane różnymi substancjami, które są używane w kosmetykach, także nie wolno nam wystawiać skóry na słońce pod wpływem, bezpośrednio po posmarowaniu niektórymi kosmetykami, a także mogą być spowodowane lekami. I są to na przykład popularnie używane niektóre leki moczopędne i takie, jak już wspomniałam, leki hormonalne. Gdy latem zobaczymy na skórze ciemną plamkę, najczęściej bagatelizujemy ją, bo trzeba poczekać z usunięciem przebarwienia do jesieni. Naprawdę trzeba? Możemy od razu usuwać te pierwsze przebarwienia, te pierwsze plamki, które powstają na słońcu. Można to oczywiście robić, ale pod warunkiem, że nie będziemy już eksponować skóry na słońce. Ponieważ nasze domowe sposoby polegają zazwyczaj na tym, że używamy substancji ścierających albo na przykład lekkich kwasów, które powodują ścieńczenie naskórka i takie ponowne wystawienie skóry z takim uszkodzonym, ścieńczałym naskórkiem na słońce może powodować wyłącznie nasilenie zmian barwnikowych. Także musimy bardzo uważać, aby po naszych domowych zabiegach nie wystawiać już skóry na słońce. Czy ten problem wraca? Czy jeśli raz musimy przebarwienie usunąć, to musimy liczyć się z tym, że znowu się pojawi? W zasadzie w ogromnej ilości przypadków tak. Ponieważ jeżeli już wystąpiło przebarwienie, to świadczy to o naszej większej skłonności do gromadzenia melaniny w jednym miejscu, do powstawania jej skupisk. Natomiast tak jest w większości przypadków. Natomiast, tak jak wspomniałam wcześniej, jeżeli przebarwienia są spowodowane działaniem niektórych czynników, takich jak leków, czy na przykład substancji zawartych w kosmetykach, lub jeżeli przebarwienie jest spowodowane stanami zapalnymi, no to oczywiście, jeśli usuniemy przyczynę, to takie przebarwienia już w tym miejscu nie będą występowały. Jakie metody walki z przebarwieniami daje nam medycyna estetyczna? Pierwszą linię obrony przed przebarwieniami stanowią zawsze peelingi.
I są to głównie peelingi medyczne, głębsze, no ale oczywiście też zabiegi laserowe. Wszystko jest uzupełnione odpowiednią pielęgnacją domową. A czy można scharakteryzować rodzaj skóry najbardziej podatnej na przebarwienia? Pacjent, który jest szczególnie narażony na występowanie przebarwień, to oczywiście ten pacjent z ciemną karnacją lub ciemnymi oczami. Ale nie tylko. Tak jak wspomniałam, w zasadzie wszystkie kobiety przyjmujące hormonalną terapię zastępczą, kobiety w wieku premenopauzalnym, postmenopauzalnym oraz wszystkie kobiety w ciąży. I tak jak wspomniałam, niektórzy pacjenci przyjmujący określone leki. Dlatego zawsze trzeba sprawdzić na ulotce, czy dany lek nie jest lekiem fotouczulającym. I tu też trzeba zwrócić uwagę jeszcze na inne substancje, które są zawarte w ziołach. Także pacjenci, którzy piją ziołowe herbatki o określonym składzie, też mogą być bardziej narażeni na występowanie przebarwień. Czy peelingi medyczne różnią się od tych dostępnych w drogerii? I co ważne, czy to boli? Peelingi stosowane w gabinetach medycznych nie są bolesne. Zawierają one bardzo aktywne substancje o różnych stężeniach i dochodzą do różnych warstw skóry. Czyli przechodząc przez warstwę naskórka, pozbywamy się tych komórek, które magazynują melaninę. Dochodząc do warstwy brodawkowatej skóry, też uzyskujemy efekt już tu wygładzenia drobnych zmarszczek. Też pamiętajmy, że w warstwie brodawkowatej skóry są umieszczone melanocyty, czyli komórki, które wytwarzają bezpośrednio melaninę. I jeżeli zadziałamy na melanocyty, to mamy większe prawdopodobieństwo, że dłużej nie będziemy mieli efektu właśnie przebarwienia i ta produkcja melaniny się po prostu zmniejszy. Co jeśli nie peeling? Jak się daje nam możliwości skorzystania także z zabiegów laserowych? W okresie jesiennym możemy skorzystać zarówno w leczeniu przebarwień, możemy zarówno skorzystać z peelingów, jak i laserów. Lasery są bardzo dużą pomocą w walce zarówno z przebarwieniami, jak i z wiotkością skóry. Także o tych zabiegach również należy pamiętać. Lasery ablacyjne też odparowują w dużym stopniu na skórę, czyli tam to miejsce, gdzie melanina się zbiera, skupia i powoduje to przebarwienie. Wchodzą także głębiej, regenerują skórę, przez co skóra zregenerowana też bardzo ładnie wygląda. Trzeba też zwrócić uwagę na to, czy przy przebarwieniu jeszcze nie występują na przykład zmiany naczyniowe. Bo jeżeli występują te zmiany, to zarówno melanina, jak i zmiany naczyniowe powodują jeszcze ciemniejsze występowanie, dają jeszcze ciemniejszy efekt na skórze. Dlatego warto zadbać o rozjaśnienie samego przebarwienia, myśląc o melanocytach, melaninie, ale też zadziałać na naczynia i takie zabiegi laserowe często wykonujemy jesienią. Niektóre długości laserów, światła laserowego pozwalają nam również na jednoczesne działanie i na przebarwienia, i na ich podłoże naczyniowe. Państwa na kolejny wywiad zapraszam już za miesiąc, a Pani doktor serdecznie dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo za spotkanie. Widzimy się za miesiąc w wirtualnym studiu. Do zobaczenia.